Cześć, dzisiejszy dzień zaczynamy od parku, do którego wczoraj nie zdążyliśmy, czyli Valley of Fire, Dolina Ognia. I tak trochę też wygląda na pierwszy rzut oka. Pierwszy bardzo krótki spacer zaprowadził nas nad skałę w kształcie słonia Elephant Rock. Ciężko jest dzisiaj tutaj zaparkować, bo dodatkowy parking jest nieczynny, bo jest jakieś emergency i na tym parkingu zaraz będzie lądował helikopter ratunkowy. Już jest kilka karetek i policja jeździ naokoło i teraz chyba zaraz zacznie wlepiać mandaty, bo ludzie się zatrzymują przy fire lane i nie pozwalają przejeżdżać nawet karetką. Wiemy już, co to za emergency. Jedna pani zasłabła na szlaku i do teraz jest nieprzytomna. A dzisiaj jest tutaj niezwykły skwar. Jest ponad 100 stopni, no niezwykły skwar, jest bardzo gorąco. Warto mieć zawsze, pamiętajcie, ze sobą wodę. Jeśli podróżujecie w wakacje po Kalifornii, po Nevadzie, Arizonie, Utah, New Mexico, musicie mieć ze sobą co najmniej kilka butelek wody. A tam znajduje się Balanced Rock i stąd on wygląda rzeczywiście, jakby niewiele brakowało, aby zsunął się. Dolina Ognia nosi swoją nazwę przez czerwone skały, które dodatkowo pokryte są czarną, bardzo odbijającą substancją i niektóre z nich, mam nadzieję, że będzie to widać na kamerze, gdy słońce się od tego odbija, sprawia wrażenie, jakby te skały się paliły. To są chipmunksy, czyli takie bardzo małe wiewióreczki. Nie będziemy czekać, aż helikopter wyląduje. Strażnik nam powiedział, że helikopter dolatuje tutaj w ciągu godziny z Las Vegas. Trochę uwięzieni są ci ludzie. Dobrze, że tam na dole nie udało nam się wcześniej zaparkować, bo teraz nie mogą wyjechać. Podoba mi się w tym parku ta naturalność. Nie widać tutaj żadnej ingerencji człowieka. Na wielu ciemniejszych skałach znajdują się petroglify, tak jak jest to tutaj. Dzięki tym petroglifom dowiedzieliśmy się, że Indianie ci polowali wyłącznie na tych terenach i nie mieszkali tutaj, a polowali głównie na ogromne żółwie, na duże jaszczurki, którą jedną udało mi się nagrać, ale co chwilę słyszymy, że coś gdzieś ucieka i widzimy tylko duży ogon chowający się w skale. Sandały w to miejsce to nie jest dobry pomysł. Piasek jest bardzo rozgrzany i gdy tylko trochę mi się sypnie do niego, to parzy. W tym miejscu tworzy się łuk, tak jak w Arches. Stąd jest trochę lepszy widok, ale nie chce mi się wspinać już na tamten szczyt, bo jak widać, ze mnie ucieknie. Jest to park stanowy, nie national, czyli nie narodowy, przez co nasza karta wstępu tutaj nie działa i wstęp kosztuje $10 za samochód. Idziemy teraz w miejsce, które nazywa się Fire Wave. Ścieżka prowadząca do niego to jest ponoć kilometr. Zobaczymy, czy rzeczywiście będzie kilometr, bo często w parkach narodowych te odległości są bardzo zakłamane. W wielu miejscach w tym parku ścieżek nie ma i są za to usypane takie punkty orientacyjne. Tu jest jeden, tam jest kolejny. Odległość do tego miejsca to prawie mila i pomimo tego upału warto jest tutaj przyjść, podziwiać piękne fale ogniste. Fire Wave. Będąc w tym miejscu, nie zapominajcie o co najmniej jednej butelce wody. Skała o dziwnej nazwie Alt-Alt Rock. Alt-Alt oznacza włócznie albo takie rzutki do darta, czyli to są pewnie takie... W Nevadzie można spotkać zalążek łuków, które to najlepsze występują w Arches National Park w Utah, ale ten też jest całkiem okej, jak na taką miniaturową wersję. Gdyby tutaj nie było aż takich upałów, to pewnie Indianie zagospodarowaliby tą skałę na budynki mieszkalne. Wczoraj był 4 lipca, czyli Dzień Niepodległości w Stanach Zjednoczonych i z tego miejsca między innymi strzelano fajerwerki. Zobaczcie, jakich jest dużo. A ciekawym jest to, że w Nevadzie, chyba w Kalifornii też, nie można samemu strzelać fajerwerkami, jest to nielegalne. W radiu mówili, że jeśli przewiezie się do Nevady większe fajerwerki z innego stanu, to jest to przestępstwo. Kontynuując naszą podróż, wjeżdżamy właśnie do Arizony. Po 10 minutach od wjazdu do Arizony wjechaliśmy do kolejnego stanu, Utah, i teraz zajechaliśmy do Snow Canyon.
I tutaj trzeba uiścić opłatę, bo to jest State Park. Nikogo nie ma w budce po lewej stronie, dlatego należy uiścić opłatę $10 za samochód do 8 osób. I tutaj tylko wystarczy napisać datę i rejestrację. I włożyć do środka $10. Wkładamy $10 i do skrzyneczki. A karteczkę bierzemy dla nas i to trzeba położyć na szybie. Co pewien czas przejeżdża strażnik i tylko sprawdza, czy zaparkowane samochody mają karteczkę, czy nie. Ania właśnie przeczytała, że jeśli w parku zobaczymy żółwia, to należy się zatrzymać i przenieść go poza drogę. Wczoraj kupiliśmy energetyczny drink za 72 centy. On ma chyba tak, 1 litr. I to jest, on jest za słodki. Nie wiedziałem, że zero kalorii jakiś drink może być aż tak słodki. Klimat trochę się zmienił, gdy wjechaliśmy do Utah. Skały są również czerwone, ale są one trochę inne. Tak samo roślinność jest zupełnie inna. I za każdym razem, gdy jesteśmy latem w Utah, to temperatura jest tutaj bardzo wysoka. Teraz jest 98 stopni Fahrenheita, a przeczytaliśmy, że zimą tutaj temperatura dochodzi do minus 7 stopni Celsjusza. Opowiadając o temperaturze, nie zauważyłem, że właśnie zaczęliśmy wchodzić do kanionu. Nie wiedziałem, że taki wąski będzie ten kanion. Zastanawiam się, czy to jest kanion, bo definicja kanionu jest taka, iż musi go drążyć woda. Ale zobaczcie, tu z góry może spływać woda przez większość roku. I może tak być, że jest tutaj woda, ponieważ po zimie, od początku marca do czerwca, ten kanion jest zamknięty. Pomimo tego, że tutaj jest 98 stopni Fahrenheita, to nie odczuwa się aż tak tej temperatury jak w Valley of Fire, w której byliśmy wcześniej. Tam było chyba 103 stopnie Fahrenheita, czyli niewielka różnica, ale tam były same skały i te wszystkie skały były tak rozgrzane. Tak samo wydaje mi się, że piasek tam był dużo cieplejszy. A tutaj jest jednak więcej roślinności, więcej wody. Do tego, jak wiatr wieje, to jest ten wiatr chłodny i trochę koi, a tamten wiatr niestety był gorący. W parku tym znajdują się małe wydmy i prawie je przeoczyliśmy, ponieważ są dosyć mocno porośnięte. Samochód za nami to jest Ranger i on teraz zawraca, a przed chwilą się zatrzymał i sprawdzał, czy wszyscy mają opłacone fee, czyli opłatę do wejścia do parku. Powiedziałem, że będę nagrywał o tym, aby przestrzec innych. I pani powiedziała, że warto dodać, iż mandat jest $250, jeśli ktoś nie ma takiej oto karteczki zostawionej. Idziemy teraz do lava tubes, czyli takich rurek z lawy. To jest też lawa. Ona ma 27 tysięcy lat, bo tyle lat temu wybuchł tutaj wulkan. Zapomnieliśmy wziąć latarki z samochodu, jednak i tak nie zamierzaliśmy zapuszczać się w środek takiej jaskini, bo już w takich dwóch jaskiniach byliśmy z lawy wytworzonej. Takie jaskinie powstają w momencie, gdy płynie duża, gruba rzeka lawy, która zaczyna od góry wystygać przez to, że powietrze jest chłodniejsze. Natomiast środkowa część jest cały czas płynna i ona wypływa w dół, przez co pozostaje w środku taka duża rura. I tak właśnie powstają te lava tubes. Ta jaskinia lawy pierwotnie miała dwa wejścia. To jest niestety zasypane, ale trochę niżej znajduje się drugie. No, to nie jest łatwe. To zejście nie jest łatwe i nie będziemy schodzić. Wcześniej były tabliczki, że nigdy nie wolno tutaj samemu schodzić. A jeśli mamy już ochotę schodzić, to powinniśmy zejść w grupie 3 i więcej osób. Okazało się, że latarka nie była potrzebna. A kto zamieszkuje takie jaskinie? Pewnie się domyślacie, że są to głównie nietoperze, jak i różne insekty. Zajechaliśmy nad punkt widokowy, który miał nam pokazać park z góry i widok nas przerósł. Pięknie tutaj jest. Być
może zastanawiacie się, dlaczego w nazwie jest Snow Canyon, a nie ma tutaj żadnego śniegu. Odpowiedź jest dosyć prosta, bo pochodzi to od dwóch pierwszych osadników tych terenów. Byli to Mormoni i mieli na nazwisko Snow. Jeśli jesteśmy już przy Mormonach, to chciałbym opowiedzieć o takich top 3 rzeczach, które kojarzą mi się ze stanem Utah. Pierwsze to są właśnie Mormoni. Jest ich tutaj bardzo dużo i też tutaj mają bardzo dużo swojej historii. Na co jest z tym związane, to jest druga rzecz. To, że przez to, że ten stan jest tak bardzo mormoński, to słyszałem, że w wielu miejscach nie można kupić alkoholu, a jest to wręcz inaczej, że są tylko niektóre miejsca, w których można kupić alkohol. Będziemy chcieli to sprawdzić. Kolejną, trzecią rzeczą charakterystyczną dla nas jest to, to są góry za nami, takie czerwone góry, nie dokładnie takie, jakie można spotkać w Arizonie, w Sedonie. Te, jakie widzicie, to jest dla nas bardzo charakterystyczne. To są trzy rzeczy, które kojarzą mi się z Utah, ale jest jeszcze jedna rzecz bardziej topowa na miejscu zerowym i to jest piękno parków stanowych, jak i narodowych. Teraz jesteśmy w kolejnym parku narodowym, to jest Red Cliffs National Park. Ścieżka do tego miejsca jest bajeczna. Kolejny mały basenik. Nie jesteśmy pewni, czy będziemy do końca tej ścieżki i zobaczymy, jak nam wyjdzie to z czasem. Właśnie zauważyliśmy i usłyszeliśmy skrawki nietoperzy, które ukrywają się w tych skałach. Chyba dzisiaj dużo zwierząt zobaczyliśmy, a tu jest mały wąż kingsnake. Tam dalej już nie będziemy szli, bo przed chwilą spotkaliśmy jedną osobę, która nam powiedziała, że dalej jest dokładnie to samo, co tutaj. Nie ma nic fajniejszego. A my nie chcemy tracić czasu, bo chcemy jeszcze dzisiaj dla was nagrać jakiś test jedzenia. Przed chwilą byliśmy zjeść w Arctic Circle. Film z tego, widzicie tutaj urywki, a pojawi się w środę. Ja się tak bardzo nie najadłem, że musiałem jeszcze w Walmartcie kupić sobie. To są takie jakby polskie pizzerki. Mi nawet smakują, to jest dosyć drogie jest, bo kosztuje 3 dolary, ale tego też jest sporo. Teraz wjeżdżamy do drive-thru, do ATM, czyli będziemy wypłacać pieniądze. W Stanach nie trzeba nawet wychodzić z samochodu, aby to zrobić. Gotówka nam jest potrzebna, bo w niektórych parkach stanowych można tylko płacić gotówką oraz na wielu stacjach benzynowych, gdy płacimy gotówką, to jest dużo taniej. Tutaj akurat można kartą płacić, co nas bardzo cieszy, bo mamy przez następne 3 miesiące 5% zwrotu za każdą transakcję na stacji benzynowej. W Utah ceny paliwa są jeszcze niższe, teraz płacimy 2,89 za galon. Właśnie zajechaliśmy pod nasz nocleg dzisiejszy, jesteśmy na rest area. Ania tam gdzieś z tyłu jest w samochodzie, nie wiem czy widać, ale to jest jeszcze nic. My będziemy spać w samochodzie, a tutaj ludzie wystawili sobie materac na zewnątrz, przykryli się śpiworem i śpią na zewnątrz. Pierwszy raz widzimy coś takiego. Zaskakująco dobrze wyspaliśmy się na tym rest area, pomimo tego, że trwało to jedynie 7 godzin. Relacje z miejsc, w których się teraz znajdujemy, co jemy, jak i u nas, co się dzieje, mogliście już zobaczyć na początku lipca i zapraszam na nasze relacje na Insta Stories i na Facebooku, jeśli interesuje was, co się u nas aktualnie dzieje, bo nasze filmy przeważnie są opóźnione od kilku tygodni do kilku miesięcy. Jeśli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo bardzo nas to motywuje do kręcenia kolejnych materiałów. I cześć!